Cześć, nie zwalniamy tempa i lecimy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj dosyć nieznany kraj, kraj leżący na szczycie rankingów PKB oraz wydobycia ropy. Ale czy ma on nam w ogóle cokolwiek do zaoferowania, jeśli chodzi o turystykę? Przekonajmy się, dzisiaj trochę o Bahrajnie. Zapraszam. Bahrajn to kolejne państwo wyspiarskie w naszym zestawieniu. Leży w Zatoce Perskiej między Katarem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Posiada główną wyspę oraz kilkanaście mniejszych wysp i wysepek. Językiem urzędowym jest tutaj arabski, religią dominującą islam, a walutą dinar bahrajski. I uwaga, jest to jedna z droższych walut, jeden dinar to aż 10 zł. Do Bahrajnu najlepiej udać się w strefie od kwietnia do maja oraz od września do połowy listopada. Temperatury oscylują tam w granicach 30-35 stopni i jest dosyć znośnie jak na tą strefę klimatyczną, podczas gdy w sierpniu potrafią osiągnąć nawet 45 stopni. Zaś w okresie zimowym spadają do 17 stopni, czyniąc mniej więcej taką naszą polską wiosnę. Więc ten okres też nie jest najgorszy. Od obywateli Rzeczypospolitej wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu. Wjazdowa wiza turystyczna jednokrotna jest ważna przez 2 tygodnie i każdy bez problemu może ją nabyć przez internet w cenie $75 amerykańskich. Nie ma obowiązku szczepień, nie ma też żadnych zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych. Bahrajn jest bardzo bezpiecznym krajem, ale jak wszędzie nadal musimy mieć oczy dookoła głowy. Akceptowane jest przez 6 miesięcy od przybycia zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo jazdy. Ze względu na muzułmańskie normy religijne i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich form ubioru w miejscach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które powinny wystrzegać się strojów z dużym dekoltem, zbyt krótkich sukienek i shortów. Należy zakrywać ramiona i kolana. Podczas ramadanu w ciągu całego dnia od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych należy powstrzymywać się od jedzenia i picia napojów, palenia tytoniu, a nawet rzucia gumy. W tym czasie szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię ubioru. Nie należy wchodzić do meczetów i muzułmańskich domów modlitwy bez przewodnika. Bilety na dzień dzisiejszy na okres wrzesień-październik bez problemu kupimy za około 1500 zł w dwie strony. Loty są z Warszawy zawsze z dwoma przesiadkami, najczęściej Rzymem bądź Atenami i prawie zawsze z Istambułem. Jeśli chodzi o nocleg, to znalazłem dogodny pokój dla dwóch osób na Airbnb na tydzień w cenie 225 zł za noc, co za 7 dni daje nam kwotę 1570 zł. Ponadto pokój oferuje nam darmowy parking oraz tani transfer z lotniska. Jeśli chodzi o wyżywienie, to ceny w sklepach są spore, ale nie astronomiczne. Na przykład po przeliczeniu na złote mleko 1 litr kosztuje około 6 zł, jaja 12 sztuk 11 zł, woda w 1,5 litrowej butelce 3 zł, jabłka kilogram 8 zł, świeży biały chleb pół kilo 4 zł. Najtańszy obiad trzydaniowy w restauracji średniej klasy dla dwóch osób kosztuje 150 zł. Jeśli wystarczy nam fast food, to spokojnie za 2 dinary, czyli około 20 zł, spokojnie zjemy przyzwoity obiad. Reasumując, za tygodniowy pobyt, zakładając, że codziennie przeznaczamy na wyżywienie 10 dinarów, to będziemy musieli zapłacić za wszystko około 4100 zł, wraz z wizą. Do tego należy dodać koszty komunikacji, wstępy do atrakcji, rozrywkę i tym podobne. Myślę, że mając 5000 zł na głowę, spokojnie możesz udać się na tydzień do Bahrajnu. Dla porównania, oferty w tym terminie w biurach podróży mojej, jeżeli zaczynam się od 2600 zł, ale jest to cena bez wyżywienia w hotelu trzygwiazdkowym oraz tylko z Szwajcarii bądź Niemiec. Ta najtańsza oferta akurat była z Genewy. Więc jeśli Tobie udało się znaleźć coś podobnego, lecz korzystniejszego, albo sam wyliczyłeś to taniej, daj znać w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Będąc w Bahrajnie, na bank musisz odwiedzić Kalat al-Bahrajn, czyli portugalski fort z XVI wieku, Wielki Meczet al-Fateh, Narodowe Muzeum Bahrajnu,
oraz przepiękną wyspę Aldar. Tutaj będziesz miał okazję zjeść hamburger z wielbłąda. Kolejne państwo pod rząd, które nie ma podatku dochodowego, ani od osoby, ani od firmy. Pomimo tego, że pełnoletność osiąga się tutaj w wieku 21 lat, to kobiety mogą brać ślub już w wieku 15, czyli tak jakby u nas mogły brać w wieku 12. Co czwarta osoba posiada broń palną. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Bahrajnie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, zasubskrybuj, by być na bieżąco i napisz, co sądzisz. A już za tydzień Bangladesz. Na razie.